kserokopiarka biurkowa z 1963 roku. Jest to pierwsza kserokopiarka, którą można było postawić na biurku. Model rang Xerox 813. Waga tej kopiarki tylko 106 kg. W szufladzie mamy papier. Włączamy kserokopiarkę. Wkładamy oryginał. Wykonamy jedną odbitkę. Teraz wykonamy dwie odbitki. Wkładamy oryginał. Aby wykonać kserokopię z małych oryginałów, trzeba je włożyć do odpowiedniej koszulki. No i wkładamy oryginał w koszulkę. Jak widać, ten eksponat jest w bardzo dobrym stanie, jest na sprzedaż. Można wyłączyć kserokopiarkę. Słychać jeszcze wentylator pracujący, który chłodzi kserokopiarkę.